Jeżeli znajdujemy się w mieście, to najlepiej poszukać schronienia w jakimś budynku. W dużych miastach mamy budynki użyteczności publicznej. Tam bez problemu powinniśmy znaleźć schronienie. Na otwartej przestrzeni, jeżeli nie mamy możliwości znalezienia jakiegoś budynku bądź samochodu, w którym moglibyśmy się schronić, należy przykucnąć, złączyć stopy i osłonić głowę rękoma. Jeżeli jesteśmy w górach, to należy zejść jak najszybciej z grani i udać się do schroniska. Jeżeli takiej możliwości nie ma, to należy zdjąć plecak, zdjąć kurtkę, cokolwiek mamy na sobie, położyć na ziemi, wejść na ten plecak bądź kurtkę, stanąć, przykucnąć, oczywiście nogi złączyć stopami, osłonić sobie głowę rękoma. Nie uciekajmy, nie biegajmy podczas burzy w górach, ponieważ stwarza to niebezpieczeństwo, na przykład poślizgnięcia się i wpadnięcia w jakąś przepaść. Dodatkowo, jeżeli jesteśmy nad akwenem wodnym, pływamy w zbiorniku wodnym, należy jak najszybciej dopłynąć do brzegu i schronić się w budynku bądź w jakimś pojeździe. Jeżeli jesteśmy na jachcie, na łódce, najlepiej dopłynąć do przystani i zacumować. Widoczną oznaką możliwego rozwoju burzy jest rozwój chmur kłębiastych. Te chmury na początku swojego życia przypominają takie kawałeczki waty, które będą się wypiętrzać, w dalszej części swojego życia będą przypominać kalafiory, a później przejdą w stadium tak zwanego kowadła burzowego. Takie chmury z daleka widoczne, przemieszczające się w naszym kierunku, będą świadczyć o możliwym rozwoju burzy.